Annuncio bobis gaudium. Abemus papam. Pierwszy grzech w dziejach człowieka. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 10 września 1986 roku. W kontekście dzieła stworzenia oraz obdarowania, poprzez które Stwórca nadał człowiekowi stan pierwotnej świętości i sprawiedliwości, opis pierwszego grzechu, jaki znajdujemy w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, nabiera pełnej wyrazistości. W interpretacji tego opisu w centrum którego znajduje się przekroczenie wydanego przez Boga zakazu spożywania owoców z drzewa poznania dobra i zła, należy uwzględniać, rzecz jasna, starożytny charakter tekstu, a zwłaszcza jego gatunek literacki. Równocześnie jednak, dokonując analizy pierwszej księgi Pisma Świętego, zgodnie z wymaganiami naukowymi, trudno nie stwierdzić, że pewnym elementem jaki i najwcześniej wyłania się z tej specyficznej opowieści o grzechu jest to, że mówi ona o wydarzeniu pierwotnym, czyli o fakcie, jaki wedle objawienia miał miejsce u początku dziejów człowieka. Fakt ten posiada i jest to następny pewny element podstawowe i decydujące znaczenie dla stosunków pomiędzy człowiekiem i bogiem, a także dla sytuacji wewnętrznej człowieka samego. Dla wzajemnego obcowania ludzi z sobą, wreszcie dla stosunku człowieka do świata. Fakt, który najbardziej się liczy w wyżej wspomnianym opisie, jest natury moralnej, a jego korzenie tkwią w ludzkiej duszy. Powoduje on podstawową zmianę sytuacji. Człowiek zostaje wytrącony ze stanu pierwotnej sprawiedliwości, ażeby znaleźć się w stanie grzeszności. Status naturę lapse. W stanie natury naznaczonej grzechem, i zawierającej w sobie skłonność do grzechu. Odtąd też całe dzieje ludzkości będą obciążone tym stanem. Pierwszy człowiek, mężczyzna i kobieta, otrzymał od Boga łaskę uświęcającą nie tylko dla siebie, ale jako protoplasta ludzkości dla wszystkich swoich potomków. Tak więc wraz z grzechem, który zwrócił go przeciwko Bogu, utracił łaskę. Popadł w niełaskę, także w perspektywie dziedzictwa swoich potomków. W tym pozbawieniu łaski przyznanej naturze, zawiera się według nauki kościoła opartej na objawieniu, sama istota grzechu pierworodnego jako dziedzictwa pozostawionego nam przez pierwszych rodziców. Aby lepiej zrozumieć charakter tego dziedzictwa, należy naprzód poddać analizie opis pierwszego grzechu. Jaki zawiera się w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju. Opis ten zaczyna się od rozmowy, jaką kusiciel pod postacią węża prowadzi z niewiastą. Sam ten moment jest całkowicie nowy. Dotychczas Księga Rodzaju nie mówiła niczego o istnieniu w świecie stworzonym innych istot rozumnych i wolnych poza człowiekiem. Opis stworzenia w rozdziałach 1 i 2 Księgi Rodzaju dotyczy bowiem świata istot widzialnych. Kusiciel należy do świata istotnie widzialnych, czysto duchowych, jednakże na czas niniejszej rozmowy przyjmuje widzialną postać. To pierwsze pojawienie się złego ducha w Biblii należy rozumieć w kontekście wszystkiego, co na jego temat znajdujemy w księgach Starego i Nowego Testamentu. Była już o tym mowa w dawniejszych katechezach. Szczególnie wymowna jest Apokalipsa, a więc ostatnia księga Pisma Świętego. Wedle której zostaje strącony wielki smok, wąż starodawny tu wyraźna aluzja do rozdziału trzeciego, który zwiesie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię. Z tej racji, że zwodzi całą zamieszkałą ziemię, został on też nazwany gdzie indziej ojcem kłamstwa. Grzech ludzkiego początku ów pierwotny grzech, o którym czytamy w księdze rodzaju. Rozdział trzeci. Rodzi się więc pod wpływem tej właśnie istoty. Wąż starodawny mówi do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi. Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy wąż rzekł do niewiasty: Na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. Nie trudno w tym tekście dostrzec sprawy istotne i podstawowe, które kryją się pod osłoną treści pozornie błachej. Samo w sobie zjedzenie lub niezjedzenie owocu z jakiegoś drzewa może się łatwo wydać sprawą błachą. Jednakże drzewo poznania dobra i zła oznacza sprawę istotną i podstawową dla ludzkiego życia. Kusiciel wie o tym doskonale, skoro mówi: Gdy spożyjecie owoc, będziecie znali dobro i zło tak jak Bóg. Tak więc, drzewo to oznacza granicę nieprzekraczalną nie tylko dla człowieka, ale w ogóle dla stworzenia, choćby było ono najdoskonalsze. Stworzenie bowiem jest zawsze tylko stworzeniem, a nie jest Bogiem. Nie może też, tak jak Bóg, znać dobra i zła. On jeden jest źródłem wszelkiego bytu, i on jeden, jako absolutna prawda i absolutne dobro, stanowi o tym, co jest dobrem, a co złem. On jeden jest odwiecznym prawodawcą, źródłem wszelkiego prawa w świecie stworzonym, a w szczególności prawa o naturze ludzkiej. Człowiek jako stworzenie rozumne winien poznawać to prawo i nim się kierować. We własnym postępowaniu. Nie może sam ustanawiać praw moralnych, sam stanowić o tym, co jest dobre i złe, niezależnie od stwórcy i co więcej, wbrew stwórcy. Nie może człowiek ani żadne stworzenie stawiać siebie na miejscu Boga, uważając się za pana porządku moralnego wbrew ontologicznej strukturze dzieła stworzenia, która poprzez podstawowe nakazy sumienia, a więc ludzkiego postępowania, Odzwierciedla się w sferze psychoetycznej. Tak więc odkrywamy w księdze rodzaju pod osłoną pozornie błahego wątku sprawy istotne i podstawowe dla człowieka, uzależnionego od swej kondycji jako stworzenia. Człowiek, jako istota rozumna, musi kierować się pierwotną prawdą, która jest również prawdą jego istnienia. Nie może on rościć sobie prawa do tego, by samemu zająć miejsce owej prawdy. Lub stawiać się na równi z nią. W chwili, gdy zostaje zachwiana ta zasada, zostaje także podważona u podstaw ludzkiego działania sprawiedliwość stworzenia wobec stwórcy. W istocie, słowa kusiciela, ojca kłamstwa, poddając w wątpliwość prawdę o więzi z Bogiem, podważają sam stan pierwotnej sprawiedliwości. Ulegając kusicielowi, człowiek popełnia grzech osobisty i zakorzenia stan grzechu pierworodnego w naturze ludzkiej. Z opowieści biblijnej wynika, że grzech ten nie poczyna się w sercu i sumieniu człowieka, z jego samorodnej inicjatywy. Staje się on poniekąd odbiciem i konsekwencją grzechu, który już wcześniej zaistniał w świecie istot niewidzialnych. Kusiciel, wąż starodawny, należy do tego świata. Już wcześniej, in antico, te obdarzone rozumem i wolnością istoty zostały poddane próbie, w której miały dokonać wyboru na miarę swojej czysto duchowej natury. To w nich zrodziła się wątpliwość, którą kusiciel, jak mówi trzeci rozdział księgi rodzaju, wzbudza w pierwszych rodzicach. Już wcześniej Bóg, który jako Stwórca jest jedynym źródłem obdarowania wszystkich stworzeń, a stworzeń duchowych na miarę szczególną, musiał być postawiony w stan podejrzenia i oskarżenia. Prawda istnienia, prawda bytu, która domaga się podporządkowania stworzenia temu, który stworzył, została zakwestionowana i wyparta przez pierworodną pychę, która doprowadziła te istoty do uczynienia z własnego ducha źródła i normy wolności. Ci, którzy uznali, że mogą tak jak Bóg znać dobro i zło, wybrali siebie wbrew Bogu. Zamiast zgodnie z prawdą swej stworzoności, wybierać siebie w Bogu. Bo któż jak Bóg? Człowiek zaś ulegając namowom kusiciela, stał się uległym wobec zbuntowanych duchów i ich wspólnikiem. Słowa, które wedle księgi rodzaju, rozdział trzeci. Słyszy pierwszy człowiek w pobliżu drzewa poznania dobra i zła, kryją w sobie cały ładunek zła, jakie może się zrodzić w wolnej woli stworzenia wobec tego, który jako stwórca jest źródłem wszelkiego bytu i dobra, wszelkiego obdarowania. Do jakiego zdolna jest absolutnie bezinteresowna i prawdziwie ojcowska miłość. Właśnie ta obdarowująca miłość spotyka się z zakwestionowaniem, z zaprzeczeniem, z odrzuceniem. Stworzenie, które chce być tak jak Bóg, głosi to, co bardzo trafnie wyraził święty Augustyn miłość własną, posuniętą aż do pogardy Boga. Jest to chyba najbardziej przenikliwe określenie tego grzechu. Jaki dał o sobie znać u początku dziejów człowieka przez słowo kusiciela, contemptus Dei, odrzucenie Boga, wzgardzenie Bogiem, nienawiść do tego wszystkiego, kim jest Bóg i co jest z Boga. Nie jest to niestety fakt odosobniony, który wydarzył się tylko u zarania dziejów. Jakże często stajemy wobec faktów, gestów, słów, sytuacji życiowych, z których wyziera dziedzictwo pierwszego Grzechu. Opis z księgi rodzaju wiąże grzech z szatanem. Taka prawda o wężu starodawnym zostanie potwierdzona na wielu innych miejscach Biblii. Jak na tym tle przedstawia się grzech człowieka? Czytamy dalej w księdze rodzaju rozdział trzeci. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia. Że jest ono rozkoszą dla oczu, i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc. Skosztowała i dała swojemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. O czym świadczy ten na swój sposób bardzo precyzyjny zapis Świadczy o tym, że pierwszy człowiek postąpił wbrew woli stwórcy, przyjmując pod wpływem słów kusiciela, że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Nie widać ażeby człowiek przyjął w pełni ów ładunek negacji i nienawiści do Boga, jaki zawierał się w słowach ojca kłamstwa. Przyjął natomiast sugestię posłużenia się rzeczą stworzoną wbrew zakazowi stwórcy, z myślą, że i on, człowiek, może tak jak Bóg znać dobro i zło. Wedle słów Świętego Pawła, pierwszy grzech człowieka jest nade wszystko nieposłuszeństwem wobec Boga. Analiza księgi rodzaju, rozdział 3, refleksja nad tym zdumiewająco głębokim tekstem, ukazuje. W jaki sposób owo nieposłuszeństwo może się ukształtować i w jakim kierunku rozwinąć w woli człowieka? Można powiedzieć, że grzech początku, opisany w księdze rodzaju, zawiera w sobie poniekąd pierwotny model wszelkiego grzechu, do jakiego zdolny jest człowiek. Nasze katechezy na temat tajemnicy odkupienia poprzedzamy rozważaniami na temat grzechu, ponieważ odkupienie to znaczy wyzwolenie z grzechu. Odkupił nas Chrystus. Wyzwolił z grzechu człowieka ludzkość całą przez swój krzyż, ofiarę i przez swoje zmartwychwstanie, zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. Dlatego też naprzód nasze rozważania skierowują się w stronę tego, co to jest grzech, a w szczególności jaki jest jego początek, to jest temat dzisiejszej Katechezy. Ten początek grzechu wpisany jest w tajemnicę stworzenia człowieka przez Boga. Tekstem podstawowym z którego dowiadujemy się o grzechu pierworodnym, jest księga rodzaju, której nauczanie jest z kolei podjęte przez całe objawienie Boże, przez całe Pismo Święte, aż do księgi Apokalipsy. Tak więc trzeba wziąć do ręki Pismo Święte, Księgę Rodzaju, rozdział trzeci, odczytać cały ten rozdział, a zwłaszcza jego początek, i dobrze się zastanowić nad właściwym znaczeniem słów i wydarzeń. Mogą te wydarzenia wydawać się nawet błahe, jeśli chodzi o drzewo, o owoc tego drzewa, o zakaz zjedzenia owocu tego drzewa. Jednakże ten zakaz już daje do myślenia. Jest to bowiem zakaz niezwykły i drzewo niezwykłe. Mówi Księga Rodzaju: Z tego drzewa, które jest drzewem poznania dobra i zła, nie będziecie spożywać. I teraz na tło tego zakazu zostaje wprowadzona pierwsza w dziejach człowieka pokusa. A więc grzech ma swój początek swoje zakorzenienie niejako poza człowiekiem w świecie istot rozumnych i wolnych, które są wyższe od człowieka, i które, jak z tego musimy wnioskować, wcześniej od człowieka dokonały tego, do czego teraz z kolei człowiek jest przez przedstawiciela tego świata czystych duchów nakłaniany. I tu trzeba przede wszystkim skupić się bardzo nad słowami, które ten kusiciel pierwszego człowieka. Niewiasty i mężczyzny wypowiada. Przede wszystkim poddaje On wątpliwość dobroć stworzenia, a nade wszystko dobroć stworzyciela. Poddaje wątpliwość intencje Boga. Wie Bóg, że kiedy spożyjecie z owoców tego drzewa, będziecie wy sami jako Bóg. Czy też stary przekład Wójka mówi. Jako Bogowie wiedzący dobre i złe. Nad tym Słowem musimy się zatrzymać. Nie możemy przejść obojętnie. Wobec tego słowa. Zły duch, który występuje tam pod postacią węża i pod taką samą postacią wystąpi też w Księdze Ostatniej, w Apokalipsie. Zły duch nakłania człowieka do tego, ażeby przekroczył swoją naturalną zależność od Boga jako stwórcy. Jest człowiek bowiem stworzeniem i nie może być jako Bóg. Nie może jako Bóg znać dobra i zła, czyli mieć władzę nad dobrem i złem, jako Bóg. To jest tylko prawo Stwórcy. Innymi słowy, człowiek zostaje nakłoniony do tego, ażeby przekroczył miarę swojego człowieczeństwa, swojej stworzoności, ażeby zbuntował się przeciwko Bogu, ażeby odrzucił Boga i niezależnie od Niego. Owszem, wbrew niemu zaczął posługiwać się stworzeniem, czyli budować swój świat. Kiedy to wszystko rozważymy do końca, musimy sobie uświadomić że to jest sprawa niesłychanie głęboka i że to jest sprawa niesłychanie aktualna. Wciąż przecież o to samo chodzi. To jest jakiś podstawowy wymiar grzechu człowieka, podstawowy wymiar tego zła, które się narodziło i które trwa i rozwija się w stosunkach między człowiekiem stworzonym na obraz i podobieństwo Boga, a Stwórcą. Wystarczy tyle. Resztę zostawiam do Waszej lektury, a także do Waszej refleksji. W każdym razie jest to sprawa podstawowa, tak jak podstawową prawdą naszej wiary jest prawda o Bogu Stworzycielu, a więc o Stworzeniu. Tak też w tę prawdę o Stworzeniu wpisana jest prawda o człowieku i o grzechu, właśnie o tym grzechu, który nosi nazwę pierwszego, a jeszcze bardziej pierworodnego, ponieważ stał on się grzechem dziedzicznym wszystkich ludzi, o tej sprawie będzie osobno mowa. Przy okazji tego rozważania i tej katechezy, pozdrawiam serdecznie wszystkich pielgrzymów z Polski, wszystkie grupy i proszę, ażebyście przekazali pozdrowienia i błogosławieństwo wszystkim rodakom w Ojczyźnie. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, si pur in cielo e in terra. Padre nostro quotidiano, da noi sorie, e dimitte noi se vita nostra, si cura no nostri vittimi. Dei vittori vostri, e tre nostri duca, in tentazione, siete liberano a